Jedno z takich pierwszych pytań. Czy myślisz o wadze ciężkiej i czy myślisz o niej docelowo? Nie, nie myślę o wadze ciężkiej. Bo wiemy, docelowo, że planujesz jakiś wyskok chwilowy do wagi ciężkiej. Być może tak może być. Nie myślę to docelowo. Wydaje mi się, że ta waga ciężka teraz tak te klocki jakby ci w kategorii ciężkiej naprawdę urośli. To chłopcy są ciężki. Pomy 95 i więcej i to są konie. I te kilogramy i to wszystko jakby waży. Szkoda głowy. Jakby to miał pewnie wyskok, to raczej jednorazowy. No to jednorazowo, no to na pewno Artur Szpilka, wszyscy już tu pytają, grzeje mi się tablet w rękach o Artura. Na ten temat się nie wypowiadam. Proszę wybaczyć, to jest jakby temat już ominięty, przegadany wzdłuż i wszerz i wszędzie był. Co ty gadasz? Nie rozmawialiśmy na ten temat. Cały czas mówisz, że nie rozmawiasz. Gadaliśmy, rozmawialiśmy nie tylko tu, jak i w innych też, jakby można powiedzieć, mediach. Okolicznościach. Dokładnie, okolicznościach, więc tutaj przerywamy gadanie, milczymy, bo to jest temat naprawdę kręcony na stop. To już tym ale to się dziwisz? Można, nie, to jest normalne. Się można za przeproszeniem zżygać. Było, jak będzie, to się na pewno ale nie czujesz tego tak, że ten temat nakręca też i walkę, czyli jeżeli będzie walka, będą też pieniądze większe, to jest promocja, nie patrzysz na to w ten sposób? Tak, jak najbardziej, no każda, no, tylko... Wiesz, no Artur też między innymi dzięki temu też zdobył popularność, bo nakręcał pewne sytuacje. Ty w jednym z wywiadów powiedziałeś... Ja nie chcę już się wypowiadać a propos kto jak nakręcał i dlaczego i jak. I dlatego już więcej nic nie mówię. Ty w jednym wywiadzie powiedziałeś, tak jak sobie przyjrzałem kilka wywiadów z tobą, to dajesz do zrozumienia bardzo często i dobitnie, że jesteś sportowcem z krwi i kości. Że dokładnie. Nie chcesz się w tym mieszać w jakieś takie nieczyste inne, gry. Inne rzeczy. Tak. Nieczyste gry. Tak, ale to jest, nie wiem, potrzeba chwili na tą walkę, tak? W ten sposób się odcinasz. Ale to jest do końca jakby sport w sporcie. My się ani się nie wygłupiamy. My ani nie padamy sobie do nóg, ani nie wykręcamy sobie rąk, ani tego typu, tylko to jest typowy jakby sport, to jest 100% sportu w sporcie. Nie można tego porównać do czegokolwiek innego, tak? Jakby boks jest, zawsze jest, był i będzie, można powiedzieć, bardzo szlachetną sztuką walki. Wszystko inne opadnie, a boks, rzeczy, które są na olimpiadzie, oczywiście te normalne. Nie mówmy, że curling jest sportem. Nie przesadzajmy. No, się tak? Narażasz tutaj, nie powiem tyle. Ci, co trenują curling, no, tak, bo trenują albo jeżdżą na lodzie. A tu jest, jakby można powiedzieć, to jest sport w sporcie. To jest naprawdę niesamowita umiejętność, jakby można powiedzieć, zadania, zblokowania, oddania i wielu, wielu innych rzeczy, które są podczas walki. Więc uważam, jakby nie patrzeć na to, czy ja przejdę, czy ja nie przejdę, czy ta walka się odbędzie, tutaj jest tak czy siak 100% sportu. No tak, ale ja nie twierdzę, nie będziemy, że nie. Nie będziemy się, nie wiem, deptać po nogach, ani uderzać, nie wiem, w kolano, w udo kopać albo cokolwiek innego. Więc wychodzimy i bijemy się na pięści, więc uważam, że jest to coś bardzo szlachetnego i jakby można powiedzieć, boks i sport jako sport zawsze się obroni, zawsze jest, był i będzie.